Kochani, witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Ewangelii z dnia możemy także przeczytać takie słowa: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Jezus te słowa powiedział do uczniów. Z jednej strony mamy uważać na ludzi, na złych doradców, na ludzi, którzy są prorokami. A prorok to jest ten, który głosi słowo, który posługuje się słowem. I mamy uważać na te sytuacje, na takich ludzi, którzy będą nam źle doradzać, którzy będą nas zwodzić. Ale ja dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na myślach. Na myślach, które nam często towarzyszą. I można te myśli nazwać też prorokami, fałszywymi prorokami. Na myśli, które zwodzą nas, które odciągają nas od Jezusa. Myśli, które nieustannie są z nami, chodzą za nami, są w nas, które mówią: nie ma sensu, pójście za Bogiem jest dla ciebie niemożliwe, jesteś za słaby, za słaba, żeby pójść za Bogiem, żeby żyć tak, jak Bóg chce, żebyś żył. Po co poszedłeś za Bogiem? Po co jesteś taki święty, taka święta? I co z tego masz? To nie są tylko słowa ludzi, których my znamy, ale to są też myśli, które są w nas. Te myśli mogą być takimi fałszywymi prorokami. I powinniśmy uważać na te myśli, bo zwycięstwem diabła będzie to, że uwierzymy, że my już bez tych myśli nie możemy żyć, że te myśli są nasze, że te myśli pochodzą od nas. To jest zwycięstwo właśnie demona, że demon przekonuje nas, że ty taki jesteś, ty taka jesteś, ty już się nie zmienisz, ty już nic nie zmienisz, Bóg już nic w tobie nie zmieni. I powinniśmy się strzec właśnie takich myśli i odrzucać je czym prędzej, jak najszybciej je demaskować, bo wiecie, Abraham już dawno mógł zrezygnować z pójścia za Bogiem. Miał wiele trudności. Nie było takie łatwe. Dla niego to nie było takie łatwe, żeby pójść za Bogiem. Mógł się zniechęcić i mógłby zawrócić do domu, do tego miejsca, które zna. Po co ma iść tyle i nawet nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie szedł i co z tego, skoro nie ma właśnie syna. A Bóg mówi: nie obawiaj się, jestem z tobą, a wy strzeżcie się fałszywych proroków i po owocach ich poznacie. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień, a więc poznacie ich po ich owocach. Ja, wiecie co robię? Badam swoje myśli, robię sobie rachunek sumienia, to patrzę, czy ta myśl, która jest we mnie i mnie tam dręczy, męczy i niepokoi, daje coś dobrego. Czy to, o czym ciągle myślę, o czym akurat teraz myślę, tak namiętnie,
zaprowadzi do czegoś dobrego. Czy to, że zrobię to, o czym myślę, tak namiętnie, da mi pokój. Pokój nie na chwilę, tylko na wieczność. Czy może to, o czym myślę, to, co mi się samo myśli, albo to, co inni mi mówią, może jest dobre, a może złe. Nad tym wszystkim trzeba się zastanawiać. Trzeba myśleć. Trzeba po prostu myśleć, badać. I trzeba pamiętać, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami w tym naszym życiu, z tymi naszymi myślami. Nie jesteśmy sami w codzienności. W każdej sekundzie On jest z nami. Idziesz pustynią, idziesz po pustyni, wydaje ci się, że jesteś samotny, idziesz po pustyni samotności. I co, i Boga nie ma w twojej pustyni samotności? Pewnie, że On tam jest, On cię widzi. I On nie widzi cię tam wysoko z chmurki, tylko On jest tuż obok ciebie. Jest tak blisko, że mówi, ja cię obronię, jestem twoim obrońcą. Nie bój się nikogo, nie bój się swoich myśli, nie bój się ludzi. Bo ja cię obronię. I nagroda twoja będzie sowita. Nie obawiaj się. Nie odejdziesz z pustymi rękoma. Będziesz miał ręce pełne skarbów, które pochodzą od Boga. Miłość, pokój, radość, szczęście, jedność. To wszystko się objawi w swoim czasie, w twoim życiu. Tylko wytrwaj i uśmiechnij się. A żeby nam było lżej, to spotkajmy się z Maryją. Zapraszam Was na różaniec dla zaawansowanych. Więc jak ktoś ma jeszcze 5 minut, to spotkajmy się z Maryją. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam. Tajemnice bolesne. Cierniem ukoronowanie Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.